Teraz zaprosimy ich właśnie na scenę. Marlena, Kuba, pozwólcie do nas. Brawa, jeżeli można. Cześć, cześć, cześć. Usiądźcie sobie, siadajcie po tamtej stronie. Jeszcze raz się możemy przywitać. Tak. Marlena i Kuba. Marlena ponad 8, prawie 9 milionów śledzących, followersów, obserwujących na TikToku. Kuba prawie 5, no bo 4,8. Naprawdę, naprawdę imponujące liczby, których w Polsce, no nie wiem, pewnie ktoś ma, ale jakby to razem dodać, nie sumujemy obserwujących, ale jakby razem dodać, to jest super, tak naprawdę prawie 13 milionów. I nie wiem, czy wiecie, ale Marlena jest też autorką jednego z największych trendów wypromowanych przez polskich użytkowników. Ten trend chyba na twoim wideo, na wideo na twoim profilu ma ile? 60 milionów, 70 milionów odsłon, ile on ma? Witam wszystkich oczywiście i tak, tak. Ja też witam. A przepraszam, ja nigdy nie daję. Nie przywitali. Tak, okazji. Tak, jeden mój film, gdzie farbuję swoje włosy, coś, co jest gdzieś tam moim atutem od dawna. Bardzo przykuł uwagę właśnie odbiorców, czy to z Polski, czy z zagranicy. I tam rzeczywiście było ponad 60 milionów wyświetleń. To był taki szok dla wielu osób. Pofarbowałam bodajże swoje włosy na kolor niebieski wtedy. I faktycznie dużo, dużo też twórców później gdzieś odtwarzało ten trend w Polsce z farbowaniem włosów, więc to było takie na pewno fajne. Sam to odtworzyłem raz. Kuba tutaj też, tak. Też zaszalałem z kolorem. Tak, więc i dużo obserwujących też nowych przyszło przez taki globalny film, dlatego gdzieś tam warto czasami zawrzeć taką nutę, myślę, jakiegoś... Niespodzianki, tak. No, czyli wiralowość tej platformy, to też jest dodatkowa właśnie rzecz, że TikTok jest teraz platformą numer jeden, jeżeli chodzi o te wirale, bo no 60 milionów na takim filmie to jest naprawdę dużo. Jeżeli mogę, ja tutaj chcę powiedzieć, na TikToku jest zdecydowanie łatwiej iść wiralowo przy filmach, w których na przykład nie mówimy, tak? Bo nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o YouTube'a, polscy twórcy zazwyczaj mówią po polsku, no i siłą rzeczy trafiamy wtedy na polski rynek przeważnie, no bo wiadomo, że w Stanach nas nie zrozumieją po prostu, czy w innych państwach. Jeżeli chodzi na przykład o przytoczony tutaj film, na którym Marlena farbuje włosy, ona tam nie użyła żadnych słów, użyła po prostu muzyki, która była bardzo trendująca na całym świecie. Ten film był o dziwo długi dosyć, jeżeli dobrze pamiętam, jak na TikToka. To miał jakoś 20 sekund, nie przekraczał. To nie przekraczał. Tak, to mówiłem o tym szybkim właśnie dostarczaniu informacji. Tak, długi, 20 tak, sekund. Tak, ale właśnie zmierzam do tego, że po prostu był tak nabity informacjami. Tam było cięcie. Ale też cięcie. Muszę dodać, że tam był taki element jednak, że nie pokazałam efektów w pierwszym filmie. Dopiero na drugi dzień. Na drugi dzień dałam efekt końcowy, więc tam było takie 24 godziny zaczekania na ten rezultat, więc też ludzie się zaciekawili, serduszkowali, dlatego ten filmik by jednak wrócić z powrotem na drugi dzień, nie zapomnieć, więc to też było ważne. Jakby podsumowując moją wypowiedź, to na TikToku jest troszeczkę łatwiej iść na jakby globalnie na cały świat, ze względu na to, że nie musimy jakby zdradzać naszego ojczystego języka i po prostu przez to, że jesteśmy w stanie pokazać bez słów, co chcemy przekazać, w tym przypadku farbowanie włosów, jakkolwiek to brzmi, sprawiło, że ten film po prostu trafił do ogromnego grona na całym świecie, a nie ograniczył się tylko do polskiej społeczności. No tak. 60 milionów to każdy Polak musiałby statystycznie to mniej więcej półtora razy obejrzeć, tak to trafiło globalnie. Ale super, fajnie. Polacy potrafią w takim razie za granicą też tworzyć trendy i cieszymy się, że to jesteście właśnie wy. Ale też chcieliśmy z wami porozmawiać o innej kwestii, bo byliście w tym roku i w TVN-ie, udzieliliście wywiadów, bo wy tak naprawdę jesteście osobami, które najgłośniej o tym mówią, że wy postawiliście faktycznie wszystko na TikToka i wasza przyszłość, związaliście z tą platformą tak naprawdę swoją przyszłość. I mnie to fascynuje, tak naprawdę Magdę pewnie też fascynuje, wszystkich nas w firmie fascynuje, że jak młodzi ludzie faktycznie mogą, bo jeszcze całość społeczeństwa pewnie nie dowierza, że TikTok to jest ta platforma numer jeden, my wierzymy, że jak młodzi ludzie są w procesie decyzyjnym podejmowania takiej decyzji, właśnie taki proces decyzyjnej decyzji. Jak to wygląda? Jakie myśli mieliście w głowie? Czy było to ciężkie? Co musieliście zrobić? Czy były jakieś wyrzeczenia, czy jakieś ekstra rzeczy, do których musieliście dochodzić, żeby faktycznie na tego TikToka postawić? Myślę, że musimy się, żeby to jakby określić, cofnąć się w czasie do momentu, w którym właśnie podjęliśmy tą decyzję postawienia wszystkiego. To była taka sytuacja i chciałbym, żeby to wszyscy wiedzieli, jak tutaj są też młodsze osoby, które myślą, żeby zaczynać. To nie było do końca tak, że
My nie mieliśmy nic, nie mieliśmy jakby na TikToku żadnych obserwujących i nagle mówimy, dobra, zostawiamy wszystko, idziemy na TikToka, co będzie, to będzie, juhu. Nie, w ogóle tak nie było. Byliśmy w takiej sytuacji, że ja jakby kończyłem technikum, pracowałem jeszcze dorywczo, bo już zaczęliśmy mieszkać wtedy wspólnie z Marleną sami, więc chcieliśmy się po prostu utrzymywać. Marlena była już po liceum, ale również pracowała dodatkowo i już w tym momencie mieliśmy na TikToku... Nie pamiętam dokładnie, ale ja miałem na pewno powyżej 1 000 000 obserwujących, Marlena już miała kilka milionów, czyli jakby, oczywiście to nie była taka sytuacja jak teraz. Teraz TikTok jest zdecydowanie bardziej szanowany i rozpoznawany na całym świecie. To było też musicali na początku, jak zaczynaliśmy. Jak jeszcze zaczynaliśmy, ale w momencie jakby, i to był taki moment, w którym my stwierdziliśmy, że, ja też akurat wtedy kończyłem szkołę i mówię, nie chcę się chyba wybierać na studia, chcę postawić teraz na TikToka, na social media, bo naprawdę lubię to robić. Jeszcze dosyć dobrze nam to wspólnie wychodzi, Marlena też podjęła taką decyzję. I jakby zmierzam po prostu do tego, że nie postawiliśmy na TikToka tak w ten sposób, że nie mieliśmy niczego. Mieliśmy już pewne zaplecze w postaci obserwujących, w postaci, można powiedzieć, wyrobionego dobrego imienia. Myślę, że jeżeli chodzi o social media, przynajmniej jeżeli chodzi o TikToka. Ale nie była to łatwa decyzja też na pewno. W sytuacji, gdzie ja już musiałam zrezygnować z pracy na rzecz TikToka, to był taki moment bardziej już krytyczny, że zostałam przez mojego pracodawcę postawiona albo to, przechodzisz do pracy, albo wykonujesz daną kampanię. I ja też wcześniej gdzieś tam z moim szefem ustalałam sobie, że jednak działam na TikToku, że będę potrzebowała czasami tego wolnego w weekendy, no ale niestety jednak nie do końca to zrozumiał i wtedy to był taki moment, gdzie stwierdziłam, że okej, skupiam się bardziej na TikToku i faktycznie to zaowocowało gdzieś tam jeszcze bardziej naszymi wyświetleniami, nowymi filmami, więc jakby taką rozpoznawalność jeszcze większą gdzieś tam nam to przyniosło. Wtedy mieliśmy naprawdę mało czasu na to, żeby tworzyć jak najlepszy content, a mimo wszystko nam się udawało i stwierdziliśmy, że co w momencie... Jasnym mieszkanku 30 parę stwierdzimy, metrów. Że co będzie się działo, jeżeli jakby odłożymy wszystkie inne zajęcia i będziemy mogli od rana do wieczora skupiać się na tworzeniu contentu. No i myślę, że zaowocowało to między innymi takimi liczbami plus naszym trzecim kontem, takim stricte polskim, Marley & Kuba. Które w sumie z przypadku gdzieś tam zostało założone podczas naszych wakacji. Ja stwierdziłam, że zaczniemy kręcić vlogi, coś innego, właśnie po polsku, nowe konto. Pamiętam, Kuba był taki sceptyczny, że czemu te vlogi, może tak dziwnie, bo głównie na zagranicę, ale jednak to konto poszło bardzo fajnie na Polskę, jednak było takie zapotrzebowanie gdzieś tam na taki content pary, mam wrażenie, i jakoś to się tak wpisało, nie? Jeżeli chodzi o to konto, właśnie to też wyglądało w ten sposób, że nawet na poprzedniej prezentacji, jeżeli dobrze słyszałem, było mówione o tym, że jak na TikToka, nawet my to przed chwilą powiedzieliśmy, że 20 sekund to jest dosyć długo. Co ciekawe, nasze konto urosło w ciągu roku, jeżeli chodzi o Marley & Kuba wspólne, na samą Polskę, bo mówimy tam po polsku. Do 1,7 miliona. 1,7 miliona i tam są przeważnie filmy, które mają 59 sekund, czyli do niedawna maksymalną długość jakby trwania filmu. I one mają ogromne wyświetlenia. My tam mówimy... Aczkolwiek też nawet były takie filmy, jak jeszcze nie było filmów 3-minutowych, że dzieliliśmy na dwie części, na przykład jakąś niespodziankę dla Kuby robiłam, no i nie było jak ująć tego w minucie. To gdzieś tam za godzinkę wrzucaliśmy drugi film i on również osiągnął tam wyświetlenia ponad 3 czy 4 miliony typowo na Polskę. Więc mimo wszystko ci ludzie wracają do tych filmów, jeżeli faktycznie ich ciekawi, co się dalej dzieje. A tam gdzieś tam był ten efekt reakcji Kuby na prezent urodzinowy, tak. Także... Warto po prostu zaznaczyć, że wiadomo, TikTok słynie z krótkich filmów i tak dalej, ale jeżeli content jest dobrze dopasowany i naprawdę zaciekawi osoby, to tak jak mówię, praktycznie całe nasze konto, na którym już jest mnóstwo filmów, jest zbudowane na filmach bardzo długich i tutaj mówimy na każdym filmie o wyświetleniach od 1 000 000 do kilku milionów na samą Polskę. Tak, to ciekawe, ta liczba ciągle się gdzieś tam trzyma przez cały rok, te wyświetlenia, gdzieś tam ludzie są naprawdę zaangażowani w nasze życie, w naszą relację i my to bardzo doceniamy i totalnie się tego nie spodziewaliśmy, więc jakby zawsze miło gdzieś tam kogoś spotkać na ulicy i że nas ogląda. Tak, no właśnie mieliśmy taki przykład, że to tutaj szczególnie jest kilka osób, które też tak, prosiły. Tak, zdrawiamy. Ale to do pary jeszcze wrócimy, bo to też pewnie inaczej się ten content tworzy, ale wspomnieliście, że faktycznie mieliście już kilka milionów i milion obserwujących, mieliście swoje prace, czyli rozumiem, takie szybkie pytanie, czyli był taki moment krytyczny, gdzie mogliście się już z TikToka utrzymywać już, dlatego podjęliście decyzję o rzuceniu pracy, tak? I przeszliście płynnie tak, do tworzenia. Tak, to było bardziej na tej podstawie, że ja też robiłam transmisję na żywo, wtedy to było dosyć popularne wśród twórców i często tam były takie donacje w postaci giftów.
ludzie wysyłali i gdzieś tam to potem można było wypłacać i to było gdzieś tam też takim naszym środkiem utrzymania na tamten moment. Wiadomo, że kampanie, ale gdzieś tam wtedy te live'y były bardzo takie oblegane, że tak powiem, teraz już raczej live'y robimy tylko dla naszych widzów pod kątem porozmawiania z nimi i tak dalej, ale wtedy to było gdzieś tam nasze jeszcze źródło takie dodatkowego dochodu. Warto też powiedzieć, że wtedy jak podejmowaliśmy tę decyzję, TikTok na pewno nie był jeszcze na takiej pozycji, jakiej jest teraz, tak, bo to jednak minęły już no, 2 lata chyba, tak? Jeżeli się nie mylę, tak, coś takiego. 2 lata. Odkąd jakby postawiliśmy wszystko na TikToka i to też nie było tak, że wtedy sumy za współpracę, wynagrodzenie były tak wielkie, że spoko, zostawiamy wszystko, bardzo niepewne to było, że raz jest w jednym miesiącu kampania, raz nie ma, więc jakby nie umieliśmy się zdecydować, by porzucić pracę. Musieliśmy po prostu podjąć pewne ryzyko, i wyszło jak tak, wyszło. I poznaliście jeszcze Magdę W, Wysocką, Magdę. To jest bardzo ważne. Początku. Magdę B, tak, od nas z agencji, dziewczyny dbają właśnie i tak, też tak. Pozwalają zarabiać. Chyba jeszcze w tej agencji jest jakby miało 30 tysięcy obserwujących. Tak, w ogóle to jest warta rzecz do powiedzenia. Marlena bardzo szybko urosła na TikToku. Tak, ja miałam takie szczęście, że jednak gdzieś tam mój filmik pierwszy poszedł na cały świat i Kuba wtedy się wkręcił, zaczął też nagrywać. Ja mówię, może też spróbuję, co mi tam. I zacząłem nagrywać i w momencie, kiedy byliśmy na pierwszym meetupie zorganizowanym właśnie przez Get Hero, między innymi, to ja tam byłem z ilością obserwujących 30 tysięcy i już wtedy, pamiętam, dostałem propozycję z jakiejś agencji, nawet nie pamiętam jej nazwy wtedy, i mówię właśnie do Magdy, która już wtedy zajmowała się Marleną, mówię, słuchaj Magda, bo tam ktoś u mnie ubiega, nie chcielibyście ze mną też? A Magda mówi, przygotujemy papiery, będzie super, tak, no tak, i tak. Chyba się opłaciło, co Magda? Wierzyli w ciebie. tak, uwierzyli. Tak, no właśnie dziewczyny szukają też takich młodych twórców, więc fajnie stawiać na ludzi, którzy mają też tą wizję, ale też powiedzieliście, że kolejną przyczyną, żeby postawić na tego TikToka, było to, że nie mieliście czasu. I tutaj też padały pytania i też mówiliśmy, że każdy starszy może nagrać w sekundę. Ja się odwołałem, że wy pewnie w sekundę nie nagrywacie. I jak to z waszej perspektywy, za daleko mikrofon trzymam, jak to z waszej perspektywy wygląda? Jak wy tworzycie content? Ile trwa na przykład nagranie takiego filmu dla klienta, można powiedzieć? Czy to jest godzina, dwie, czy to jest dzień, dwa? Bo niektóre kreacje są naprawdę angażujące i naprawdę są imponujące wręcz w rozmachu, który można tam spotkać. Tak, jeżeli chodzi o kampanię, przy nich mam wrażenie, że staramy się jeszcze bardziej, żeby jednak ten widz dostrzegł naszą jakość, nasze staranie takie zupełnie inne niż do zwykłego nagrywania, więc zawsze staramy się gdzieś tam tą kamerą nagrywać tą kampanię, chociaż nie zawsze, bo to wszystko zależy gdzieś tam od tego briefa, ale zawsze przykładamy się do naszych kampanii bardziej niż normalnie. Znaczy, wiadomo, my się staramy od początku naszej działalności bardzo przykładać do tego, żeby filmy były w jak najlepszej jakości. Mimo że możemy nagrać film prosto z TikToka, po prostu postawić na statyw, podłożyć muzykę i publikujemy, to zazwyczaj nasze filmy i tak nagrywamy jakby z poziomu kamery, odrobina lepszej jakość, myślę, i potem i tak staramy się montować w osobnych programach i potem dopiero wrzucić na TikToka. Ale jeżeli chodzi o kampanię, to myślę, że wszyscy wiemy, jak ludzie w ogóle reagują na reklamy, zwłaszcza w telewizji. No Jezu, znowu te reklamy, idę sobie gdzieś tam. Ja kocham reklamy akurat, jestem antyprzykładem. Ale tak, znaczy nie, ja też potrafię docenić dobrą reklamę, zawsze. Bardzo lubię reklamy w ogóle na Super Bowl, jak są w Stanach. One są naprawdę na takim poziomie, że ja potrafię całą kompilację na YouTubie zobaczyć i wow, ekstra. I zmierzam po prostu do tego, że dlatego chcemy jak najwięcej czasu poświęcić na taką reklamę, żeby uniknąć zbędnych komentarzy, których naprawdę mieliśmy mało na przestrzeni całej naszej działalności, że oj, sprzedaliście się, albo znowu ta reklama. Nie, myślę, że jakby państwo zobaczyli nasze filmy, gdzie właśnie są jakieś produkty, które reklamujemy, tam są komentarze, to mogłaby być reklama w telewizji. Wow, to się super ogląda, albo to mogłaby być reklama w ogóle. Nawet nie wiedzą, że to jest reklama, nie zwrócą uwagi na hashtagi, nie zwrócą uwagi, że ten produkt jest na tyle pokazany, że już to tak trochę wygląda jak reklama, ale nie, film jest zrobiony w taki sposób, żeby po prostu widz, normalny widz go docenił, zobaczył całego i stwierdził, a kolejny film od Marleny i Kuby, fajnie, lajkuje, super. Bo nawet jak jest reklama, to taka delikatna właśnie, żeby nie rzucał się produkt na pierwszym planie w oczy i żeby ten film był fajny do obejrzenia przez właśnie naszego widza, a nie od razu by przesuwali go. Wracając jeszcze do twojego pytania, jeżeli chodzi o czas, tak, bo chyba od tego zaczęliśmy, a zjechaliśmy trochę na inny temat. Myślę, że jest to bardzo zależne od tego, co chcemy nagrać. Mamy filmy, które nagrywaliśmy kilka dni.
Robiłem taki film kiedyś, że jakby jestem w górach, na szczycie górskich, jakby mam 1% baterii i muszę wrócić do domu jak najszybciej, żeby go podładować. I to wymagało ode mnie jeżdżenia w różne lokacje, między innymi góry, na pustynię i tak dalej, że ten film ostatecznie nagraliśmy w ciągu 3 dni wraz z montażem. I to tak naprawdę dużo przy tym robiliśmy. A są filmy, które udaje nam się nagrać, myślę, w godzinę, dwie, ale zazwyczaj to u nas wygląda tak, że rano wstajemy, mówimy, dobra, nagrywamy to, a potem wychodzi, że nagrywamy tylko jeden albo dwa filmy, bo nam tyle czasu po prostu zajmują. Bo jakby chcemy zawsze być jak najbardziej zadowoleni z efektu finalnego i często jest tak, że po prostu zobaczymy już film, jest zmontowany i mówimy, no nie bardzo. Stwierdzimy, że jeżeli nam się to nie podoba, to naszym widzom też nie będzie podobało, więc to zawsze musi być tak, że jak zobaczymy ten film i jest uśmiech na naszej twarzy, to mówimy, dobra, to może pójść, jest fajnie. Także to jest bardzo zróżnicowane, ale często nagrywamy filmy, no cały dzień. To jest nasza praca teraz zdecydowanie i po prostu od rana do wieczora nagrywamy niektóre filmy od dwóch, niektóre po kilka dni nawet. Od dwóch godzin, przepraszam, a niektóre po kilka dni. Bardzo istotne to, co powiedziałeś na końcu, właśnie. To jest twoja praca, to jest coś, czym się zajmujecie zawodowo, więc to nie jest tak, że TikTokerów należy traktować, przynajmniej z takimi już zasięgami też i licznymi, jako osoby, które przy okazji coś zrobią, to są ludzie, którzy sprofesjonalizowali się i faktycznie podejmują biorą na siebie odpowiedzialność tworzenia tego kontentu. Zdecydowanie. I jeszcze jedno, co wcześniej powiedzieliście, że to konto Marley Kuba zrobiliście. Jak się tworzy parze w ogóle na TikToku? No bo w Polsce nie ma chyba za dużo par tworzących razem konty. No, mamy troszeczkę do wyborów gdzieś tam na Instagramie, ale to jest zupełnie też inny segment, inny target. Ale jak się tworzy właśnie? Bo na świecie jest to bardzo popularne. Czy w Polsce widać, że 1,5 miliona już tych obserwujących to jest coś, ale dużo klientów pyta też, Magda, dużo klientów pyta też o wspólne konto Marleny i Kuby? Czy mamy tam jakieś współpracy, czy... Myślę, że klienci są bardzo generalnie oczarowani Marleną i Kubą, bo jednak charakterystyczna relacja, charakterystyczni, też fajni, oryginalni twórcy gdzieś tam przyciągają tą uwagę i naprawdę to, jak wygląda ta relacja, bardzo fajnie wpływa na to, jakie realizacje w ogóle z tego wychodzą, więc dla klientów to już jest takie troszeczkę nierozłączne duo czasem. Tak, tak. Nierozłączni jesteśmy na pewno. Nawet do sklepu nie potrafimy iść sami. Tylko Kuba zawsze, proszę, chodź ze mną do sklepu, więc... Znaczy faktycznie nie jest to łatwa rzecz, może połączyć życie codzienne, no inaczej, pracę, która jest wspólna z życiem codziennym. My już jesteśmy w związku od prawie 6 lat, w tym od 3 nagrywamy razem i w zasadzie jesteśmy nierozłączni. I są na pewno takie momenty, że... Wiecie, o co chodzi? Tak, często czasami się kłócimy. Zwłaszcza jeszcze... podczas nagrywania, bo jesteśmy bardzo wymagający wobec siebie. Ja chcę, żeby Marlena na pełnym skupieniu nagrywała, Marlena chce, żebym ja był na pełnym skupieniu. No i czasami wychodzą jakieś delikatne spięcia. Ale jest to na pewno, tak jak powiedziałeś, w Polsce pewnego rodzaju była może nisza na polskim TikToku. Widzę, że dużo par się potworzyło. Tak. Być może trochę za naszym ciosem. Bo jak mam wrażenie, że jak zaczynaliśmy, nie było ich zbyt wiele w Polsce, co, oczywiście. Co warto dodać, dużo właśnie twórców zaczęło dodawać napisy do swoich filmów. My dodajemy napisy, często niektórzy myślą, że nie wiem, to dodaje zasięgów i tak dalej, ale gdzieś tam mieliśmy jedną obserwatorkę, która nie słyszy i nigdy nie słyszała naszych filmów i zawsze te napisy gdzieś tam staramy się dawać właśnie dla niej, chociażby dla tej jednej osoby. I bardzo się cieszymy, że na TikToku pojawił się taki trend, że właśnie dodają te napisy. Niektórzy nie wiedzą, myślą, że może właśnie to zasięgi przyniesie i tak dalej, ale właśnie... Jakby idąc za zaletami dodawania napisów, to wiadomo, możemy liczyć też na osoby, które oglądają TikToka bez dźwięku po prostu. Tak, nie wiem, jadą tak. W tramwaju czy gdzieś i chcą sobie zobaczyć, to widzą po prostu napisy, więc naprawdę mogą na wyciszonym telefonie, nie mówię na lekcji, nawet, no ale to pomijmy może. No, na lekcji albo w pracy. Utrzymujemy, dokładnie, że TikTok jest faktycznie aplikacją, która się starzeje również, więc tak. Ale to jest ciekawe. Przechodzimy zupełnie już taki do technikaliów tworzenia tego, tak, do takich trików, które wykorzystujecie, żeby tworzyć ten content. Czy macie jeszcze jakieś rady dla ludzi, którzy no, swoje, nie wiem, czy możecie je zdradzić, ale czy macie jakieś właśnie rady, czy dla klientów, czy dla marek, czy dla ludzi, którzy chcą ten content zoptymalizować pod względem TikToka, co należy robić? Właśnie napisy. Czy co jeszcze można dodać, jak sformatować, żeby odniósł jeszcze większy sukces, albo żeby odniósł sukces w ogóle? Myślę, że dla klientów to na pewno zaufanie twórcom. To też było chyba poruszone na poprzedniej prezentacji. My jednak spędzamy na tej aplikacji bardzo dużo czasu, może czasami wręcz za dużo i zgłębiamy ją praktycznie każdego dnia i widzimy, co naszym twórcom się najbardziej podoba, co się najbardziej sprawdza. Odbiorcom. Odbiorcom, przepraszam. I zdecydowanie
myślę, że jakbym spojrzał na kampanie, w których mieliśmy kompletnie wolną rękę, to one przynosiły zdecydowanie lepsze rezultaty. Wiadomo, zdarzały się takie sytuacje, że klient się upierał na jakieś elementy, to my ze wszystkich sił próbowaliśmy je tak wprowadzić do filmu, żeby mimo wszystko były bezbolesne dla widza, jeżeli można to tak nazwać. Taki kompromis, myślę. Tak, a jeżeli chodzi o jakieś tajniki naszej działalności i po prostu codziennych filmów, myślę, że nie. Myślę, że po prostu dużo osób nam nie wierzy, ale nasz związek wygląda w realnym świecie naprawdę tak jak na tych TikTokach. Tak, często właśnie pojawiają się komentarze, że jakieś ustawiamy nasze filmy, aczkolwiek czasami odgrywamy jakąś rolę, która faktycznie wystąpiła w naszym związku. Jakieś sytuacje i my czasami mówimy, kurczę, szkoda, że tego nie nagraliśmy i gdzieś tam to czasem odzwierciedlamy, bardziej traktujemy nasz content jako taką rozrywkę dla widza. Jakby programy telewizyjne też ogląda się po jakąś rozrywkę, czy to komediowe, czy seriale, więc nasze życie tak naprawdę wygląda w rzeczywistości. Też ludzie, myślę, zapominają o tym, że my z telefonami jesteśmy, my mamy wyciągnięte telefony 24 godziny na dobę praktycznie. Nie zwracamy tak nawet na nie uwagi. Czasami nie widzimy, że ktoś może już nas nagrywać i tak dalej. No i to się stało nasze takie życie, ale w zasadzie nie ma tu jakichś nie wiadomo jakich tajników. Są rzeczy, które myślę, odkrywamy. Myślę, że warto też skupić się na tym, co lubimy robić i nie poddawać się przede wszystkim. Ja też czasami na swoim TikToku mam lepsze wyświetlenia, czasami spadają i też trzeba, wiadomo, śledzić trendy, ale też się skupiać na tym, co w głębi duszy chcemy. Też miałam teraz taki moment, że zastanawiałam się, co bym chciała na swoje główne konto dodawać i wymyśliłam taką fajną serię. W sumie na początku bardzo się stresowałam, czy coś takiego wrzucać. Chodziło tutaj głównie o nagrywanie historii, takich właśnie POV, że jest cała historia, odcinkami gdzieś tam cała akcja się toczy i ludziom bardzo się to spodobało, co w ogóle przerosło moje oczekiwania. Odcinków już jest ponad 11 i zawsze chciałam to zrobić. Na początku troszeczkę się właśnie bałam odważyć, ponieważ miałam widownię bardziej na zagranicę. Jednak przez właśnie Marley Jędkuba dużo odbiorców z Polski przyszło i stwierdziłam, dobra, nagrywam po polsku całą historię i faktycznie to się fajnie wpisało w to, co potrzebują, czyli to było coś takiego, co właśnie chciałam pokazać światu. Nie stresowałam się, to znaczy stresowałam się, ale mimo wszystko się na to odważyłam, więc to jest taki ważny tip, by jednak próbować i nie poddawać się. Ja muszę przyznać, że sam byłem sceptyczny co do tej serii, nie wiedziałem, tak, jak tak, ona... Tak, tak, tak. Chyba troszeczkę mówił, że może jakiś tam cringe czy coś takiego. Nie, ale to też warto powiedzieć, że to są kolejne filmy, które tym razem nie pojawiają się na Marley & Kuba, a na głównym koncie Marleny, które jednak jest przyzwyczajone bardziej do krótszych treści. I te cała seria, ta 11-odcinkowa seria, tak, to są znowu filmy, które trwają praktycznie całą minutę. Tak, i oczywiście w komentarzach są prośby, bym robiła 3-minutowe filmy. Bym nagrywała te odcinki 3-minutowe, bo tak szybko im leci czas, więc jakby to też jest taki fajny element, że jednak ta historia, która jest opowiadana przeze mnie, tak angażuje odbiorców. Każdy czeka gdzieś tam na ten odcinek. Jak czasami przekładam odcinek, to jest później wielkie oburzenie pod innym filmem, że czemu przełożyłam, także... Tak, ludzie mówią, że to jest jakby oglądanie filmu, serialu na Netflixie, tak, że tak, jakby ble, że lepiej oglądać tą serię na TikToku. To oczywiście są takie komentarze. Ale to jest oczywiście bardzo miłe i fajnie, że ludzie coś takiego doceniają. A nie ma co ukrywać, że jak na taki mini serial TikTokowy, to... Wykonanie tego jest jakby bardzo proste. Marlena tylko zmienia kolory tła. Znaczy, zajmuje mi jeden odcinek 3 godziny. Tak. Oczywiście muszę zawsze gdzieś tam te 3 godziny sobie zarezerwować na wymyślenie scenariusza, nagranie swojego głosu, czasami nagranie głosu Kuby, bo też go wciągnęłam, by jedną postać odgrywał. Więc 3 godzinki to jednak troszeczkę dużo czasu jest, ale zawsze myślę, że później warto, jak widzę efekty, więc... Trzeba postawić czasami na swój pomysł i się nie poddawać, tak jak już wcześniej. A co do jeszcze naszego konta, tak szybko powiem, że jakby to też było poruszone w poprzedniej prelekcji. Myślę, że ta naturalność to zawsze wygra i zawsze się obroni. Nawet jeżeli spotkamy się z ludźmi, którzy nie do końca lubią nas takimi, jakimi jesteśmy, to co z tego? To kilka osób odejdzie, ale przyjdzie setka innych w jej miejsce, bo stwierdzi, wow, oni są naprawdę fajni, wow, on jest fajny, ona jest fajna. Także zdecydowanie oparliśmy konto na naszym życiu, na naszych codziennych sytuacjach, na naszych codziennych relacjach i to nam przyniosło jakby no, spory sukces. Super, super. To jest też cenna informacja i fajne, że ten serial zaczyna rezonować, bo to stajecie się już, no, TikTokerami jesteście, ale takimi twórcami kontentu, można powiedzieć, że tworzycie już intencjonalnie pewne formy stałe i chcecie dostarczać widzom. My niestety, powoli nam się kończy czas, ale chcę zapytać was jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy też do pytań z publiczności. Co dalej? Jakie macie plany, bo oprócz serialu, może Kuba, ty swój serial, bo co byś chciał stworzyć? Jakie macie plany z tym, że właśnie
No, platforma się zmienia, ale czy może wy zostaniecie tacy sami, ten sam content, czy rozszerzacie się, bo wiecie, że wiem, że budujecie też duże konta na Instagramie powoli. Jakie macie plany na przyszłość tak naprawdę, związane z tworzeniem? Myślę, że na pewno kusi nas bardzo mocno YouTube. Ze względu, jakby no jak zaczynałem, może inaczej, jak w ogóle zapoznawałem się z social mediami, no to wtedy nie było w ogóle TikToka i miałem takie małe marzenie, jak byłem jeszcze młodym chłopcem, że mówię, o, może tam coś tworzyć, są jacyś twórcy w Stanach, którzy mnie inspirują, bardzo mi się podobają. Tylko ja mam taki problem, że ja bym chciał wszystko zrobić jak najlepiej i dosyć wolno podejmuję pewne kroki. Tak, dodam tylko tutaj, że w domu już mamy cały sprzęt do nagrywania YouTube'a, oczywiście najlepszą jakość, sprzęt, mikrofony. Którym byśmy mogli nagrać naprawdę dobry film do kina. Tak. A będziemy wypożyczać od was. Tak. No, Kuba jeszcze się przymierza. A ja się cały czas waham, po prostu wiem, jaki poziom jest na YouTubie. Widzę te filmy, widzę tą jakość, widzę, jak ludzie się starają. No to są już takie mini produkcje wysokobudżetowe. I ja po prostu, jak wchodząc na YouTube'a, chciałbym też wyjść na dosyć dobrym poziomie i nie zawieść zaufania naszych odbiorców z innych platform po prostu. I myślę, że to jest taka przyszłość. Mam nadzieję, że niedaleka ten YouTube. Oczywiście dalej kontynuowanie TikToka, naszych trzech kont, rozbudowanie Instagramów. Tak, coraz to nowe formaty na swoje profile, nowe serie. Tak jak Kuba ma Prawda czy Fake. Swoją serię. Tak, taka seria też się całkiem dobrze przyjęła na moim koncie, gdzie jakby sprawdzamy różne lifehacki z TikToka. Ale myślę, że to są już rzeczy, które były i po prostu zrobiliśmy to w odrobinę może zabawniejszy sposób. Swoim sposobem, tak, tak. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale chyba mi uciekło. Także przepraszam. Czyli macie strategię i wiecie, co będziecie robić. Mniej więcej tak. Wiem, co chciałem powiedzieć, przepraszam. Tak, wiem. Chciałem powiedzieć, że musimy pamiętać o tym, że jakby na każdej platformie content się zmienia. Myślę, że powiedzenie z roku na rok to mało powiedziane. Myślę, że z miesiąca na miesiąc content ewoluuje. My złapaliśmy się od samego początku naszej działalności takiej kategorii jak komedia, komedii myślę. I tak myślę, że to jest kategoria, która potrafi przetrwać. Jest już znana światu od wielu, wielu lat i myślę, że będzie, bo ludzie zawsze się lubią śmiać, zawsze chcą, żeby coś ich pocieszyło. I myślę, że tego będziemy się trzymać, ale wiadomo, próbujemy eksperymentować z nowymi treściami, z nowymi formatami. No i tak będziemy robić dalej. Mam nadzieję, że to przyniesie korzyści. Będziemy śledzić na pewno aplikacje, co się zmienia, bo to też jest ważne, żeby iść za duchem zmian, by gdzieś tam nie tylko osiadać na jednym swoim kontencie, bo jak nie idzie, to trzeba właśnie próbować czegoś nowego i się nie poddawać. Super, to dziękuję wam bardzo. Faktycznie dziękujemy. TikTok również to będą dziękuję. I Creators Fund może będzie wchodził do Polski i faktycznie możliwość monetyzacji, czy też już konwertowania na zakup, to wszystko, co jest w aplikacji Douyin w Chinach. Ale może ktoś z publiczności ma pytanie do Marleny i Kuby albo do mnie i do Magdy, więc jeżeli są pytania i ktoś podnieść rękę, to ja... Ja będę nosił mikrofon, tylko jeżeli macie pytanie, to machnijcie ręką, żebym wiedział, w którą tam stronę pani, pójść. Tam jest pani pierwszy. Judyta, oczywiście. Proszę bardzo. Cześć, tu ponownie Judyta z agencji Kocha. Ja wynotowałam sobie, bo kurczyłam swoją pamięć. Tak. Zasady współprac, bo Kuba powiedziałaś, że nie chcielibyście być właśnie słupem reklamowym i tak dalej. Czy macie, tak jak niektórzy szanujący się twórcy, takie wiecie, wyznacznik, że w miesiącu robię tylko 3 współprace, ale jakieś takie wartościowe? Czy może macie jakiś taki limit? Druga rzecz. Czy cennik współpracy uzależniacie właśnie od tego, jak długo przygotowujecie materiał? Tak jak mówiłeś, może być to 2 godziny, a mogą być to 3 dni, kręcenie gdzieś tam z plaży czy z pustyni. No i trzecia składowa tego pytania, czy jest kategoria produktów, których w życiu byście nie pokazali, bo są dla was zbyt kontrowersyjne? To zaczynając od pierwszego pytania, mam nadzieję, że się nie pogubiłem gdzieś po drodze. Chyba się pogubiłem. Jak dużo współprac w miesiącu? Jakiś właśnie, limit? Przepraszam, że stresik troszeczkę. Myślę, że jest na pewno dużą selekcję jakby odgrywa nasza agencja przy współpracach. Oni mniej więcej wiedzą, że są produkty, jakby z którymi nie czujemy się w porządku. Oczywiście tutaj mówię o takich typu papieros, wiadomo. To są rzeczy, których my nawet sami na co dzień nie robimy, więc tego byśmy nie zareklamowali. Czy są jakieś limity? Myślę, że nie mieliśmy takiej sytuacji, bo po prostu często to wygląda tak, że to się tak jakoś rozkłada w miesiącu. Myślę, że ważne jest to, jak nagramy jakiś film. Bo jeżeli będziemy potrafili fajne produkty ubrać w fajne filmy, to potrafi się to tak wkomponować w nasz content, że ludzie nawet nie dostrzegą tego, że na przykład film po filmie to jest współpraca. Bo czemu... ale oznaczacie tę współpracę, czy niekoniecznie? Są współprace, przy których jakby klient nie wymaga tego, żebyśmy oznaczali.
Jakby wiadomo, że tak jest odrobinę lepiej, ale i tak z tego co wiem, to klienci są zawsze zadowoleni i wracają nawet bez oznaczenia. Także tak to wygląda. Myślę, że nie mamy ustawionego takiego po prostu limitu. Wiadomo, że nie chcielibyśmy w takiej sytuacji, że mamy 30 dni w miesiącu i 30 filmów idzie codziennie. To absolutnie nie. Ale takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, więc myślę, że jakby taka była, to wtedy byśmy się zaczęli zastanawiać nad tym. Okej, okay, a cennik, nie mówię tu o konkretnych kwotach, ale czy jest on stały, czy na przykład marka dostaje od was ofertę, słuchajcie, film kosztuje tyle i tyle, czy właśnie uzależniacie go od takich, że to jest czasochłonne i tak dalej, i wtedy jest drożej? Raczej nie. Z doświadczenia wiem, że przede wszystkim wyceną jakby zajmuje się nasz management i tutaj bardzo dobrze się rozumiemy i w pełni ufamy w filmie i dokładnie wiemy, jakie są nasze oczekiwania względem współprac. I prawda jest taka, że jakby klient, myślę, że zazwyczaj płaci tą samą stawkę. Wiadomo, w zależności od tego, ile jest świadczeń i tak dalej, to myślę, że jest nasza dobra wola i to, że chcemy... Też czasami wymagania filmu, jak gdzieś tam są większe, to czasami ta stawka jest wyższa. Naturalnie, że jeżeli są jakieś bardzo duże wymagania, no to wtedy, ale to jakby tak jak powiedziałem, zajmuje się tym management, ale w sytuacji, kiedy jeżeli po prostu jest film, w którym my musimy wymyślić scenariusz, to jest jakby nasza już, że tak powiem, dobra wola, że my po prostu chcemy zrobić ten film jak najlepiej. I może się okazać, że do tego filmu będziemy musieli jeździć przez cały tydzień po różnych lokacjach, ale bo po prostu nam na tym zależy, więc jakby za to już nie odpowiada klient, bo wiadomo, moglibyśmy nagrać taki sam film na kanapie w domu poniekąd, ale po co, jak chcemy tworzyć jak najlepszy content. A słuchajcie, czy dla was kontrowersyjne jest zareklamowanie gadżetów erotycznych jako parze, czy niekoniecznie? Bo na przykład mam takiego klienta i chciałby na TikToku się pokazać. Inna kwestia, czy to jest jego grupa docelowa, to już inna rozmowa, ale fajna para, super, czy... Wy byście byli chętni na coś takiego, czy to już jest kontrowersyjny dla was temat? Powiem tak, ze względu na to, że musimy pamiętać o tym, że duża część naszych widzów to są osoby młode. I nam też bardzo zależy i bardzo o to dbamy, że w momencie, kiedy podchodzi do nas dziewczynka, chłopiec ze swoimi rodzicami, to my nawiązujemy też bardzo dobrą relację z rodzicem. Wiadomo, witamy się, bardzo dziękujemy, prosimy o zdjęcie, i żeby nam zrobiono i tak dalej. I nie chcielibyśmy stracić zaufania takich rodziców w momencie, kiedy na przykład mama wyjrzy za ramienia swojego syna albo córki i zobaczy, że reklamujemy taki gadżet. Są to rzeczy, wiadomo, naturalne, tak? Zwłaszcza jeżeli chodzi o parę z takim stażem jak my w naszym wieku, bo jednak Marlena ma już 23, ja mam 22 lata, więc nie ma co ukrywać, że... No, starość, nie radość i te sprawy. Nie, także myślę, że jest to temat... który byśmy musieli dogłębniej przemyśleć. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Nie, tutaj sami młodzi. Hejka, cześć. Ja mam pytanie, czy pranki, które na sobie nagrywacie, są ustawione? Tak jak już wcześniej właśnie wspomniałam, że dużo jest gdzieś tam tych pytań, które się tak pojawia. Czasami odgrywamy gdzieś tam jakiś film, który jest wcześniej przez nas... tak naprawdę nie wyreżyserowany, tylko taka sytuacja z życia. Więc na przykład na przykładzie z kołpakiem do auta, nie wiem, czy kojarzysz film, naprawdę dzień wcześniej Kuba tak mnie zrobił, że leży kołpak od naszego auta, przy czym dodam, że my mamy felgi, a ten kołpak był faktycznie już taki po przejściach. I Kuba, jedziemy autem i Kuba mówi, nasz kołpak, idź tam, zobacz, czy to jest nasz, weź go do auta. Chciałem to nagrać od razu na żywo, ale nie zdążyłem wyciągnąć telefonu. Tak. I ja faktycznie wyszłam po ten kołpak i idę z tym kołpakiem, taka przekonana, że zrobiłam coś dobrego, wzięłam ten kołpak. Zadowolona, że znaleźliśmy nasz kołpak. Ale okazało się, że to jest... Kuba mnie wkręca, więc jakby często te sytuacje są gdzieś tam odgrywane. Czasami, wiadomo, robimy jakieś challenge czy trendy, które już jakieś pary nagrały w Stanach, więc to jest gdzieś tam przez nas zaplanowane, ale te pranki jednak staramy się, by były takie naturalne albo właśnie taka scena, która już faktycznie się zdarzyła w naszym życiu. Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że to jest, tak jak Marlena wcześniej wspomniała, jest to rozrywka, a my traktujemy troszeczkę swój zawód jako po prostu aktorzy. My robimy swoje własne show i to tak jak idziemy do kina i nie mówimy, to się stało naprawdę, to naprawdę tak było. No nie do końca, prawda? Jest scenariusz, jest reżyseria cała i my do niektórych filmów, nie do wszystkich, ale do niektórych tak właśnie podchodzimy. Okej, dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Tak. Kiedy będzie 12 odcinek na twoim profilu? Tak, a więc seria Żywiołów planuję teraz na niedzielę o godzince 18:30, także zapraszam. No.
Tak, będzie na pewno. Wracamy już jutro z rana, więc będę nagrywała. Miał być niestety wcześniej, ale niestety się nie udało przez przyjazd tutaj. Nie wyrobiłam się czasowo, ale na pewno będzie w niedzielę. Okej, dziękuję bardzo. Ile będzie odcinków? Około planuję tak 2-3 jeszcze, bo to już jest taki etap finalny gdzieś tam całego rozwiązania sytuacji, ale nie ukrywam, że tak się wkręciłam w ten klimat, że nie wiem, czy nie zrobię jeszcze jakiejś innej serii z angażem moich widzów, w sensie, że głosy będą od moich widzów podkładane pod jakąś serię, więc myślę, że tutaj można czasami mi również pomóc w tworzeniu. Okej. Ostatnie pytanie z sali, bo niestety muszę być tutaj tym, który tnie czas na kawałki, a potem jeszcze pytanie ode mnie. Ja chciałem zapytać o to oznaczenie współprac, bo wspomnieliście, że nie zawsze to robicie. Chciałem zapytać, jak wy to traktujecie, czy to jest w porządku według was, wobec waszych obserwujących? No w końcu to jest praca, zawód, tak jak Kuba powiedziałeś. Także no, chciałem zapytać o to, jakie macie do tego podejście? Myślę, że to jest jak najbardziej w porządku, żeby nasz widz był świadom tego, że pokazujemy jakiś produkt i jest to film sponsorowany, bo wiadomo, że może mieć z tyłu głowy, a zapłacili mu za to, więc to pokazuje. My zrezygnowaliśmy na przestrzeni naszej działalności z kilku współprac z produktami, których po prostu nie czuliśmy lub do których nie byliśmy przekonani. Po prostu i to tam nie było tak, że tam nie było budżetu, bo tam były całkiem ładne budżety, tylko po prostu stwierdziliśmy, że wszystko jest gdzieś tam warte przez jakby nas reklamowania. Zawsze pamiętamy o tym, że widzowie nam zaufali na przestrzeni tych lat i no, głupio by było nagle im wcisnąć, kupujcie, to jest super, jak to jest coś niefajnego. Więc jeżeli coś oznaczamy i decydujemy się na jakąś współpracę, to zazwyczaj sami używamy tego produktu, bądź zapoznaliśmy się z nim na tyle, że jakby jesteśmy w stanie go polecić i uważamy, że jest godny polecenia. I czyli oznaczacie wszystkie współprace? Przepraszam, jeszcze raz? Czyli oznaczacie wszystkie współprace komercyjne? Nie wszystkie, bo niektórzy klienci tego nie wymagają. Ale jakby myślę, czy że to ludzie... to jest w porządku według was, że nie oznaczacie takich współprac? Aha, czy jest... Myślę, że poniekąd tak. Przed chwilą powiedziałeś zupełnie co innego. Znaczy faktycznie jest to w porządku, żeby ludzie wiedzieli i mieli taką świadomość, jeżeli produkt jest odpowiedni. Ale nawet jeżeli tego nie oznaczamy, to tak jak powiedziałem przed chwilą, reklamujemy produkty, które wiemy, że są w porządku do zareklamowania, które uznajemy i z których korzystamy. Więc w takiej sytuacji nawet jeżeli nasz widz zobaczy jakiś produkt i pomyśli sobie, nie ma oznaczenia, ale jest to reklama, to może nam zaufać, że pokazujemy coś, co chcemy pokazać i uważamy, że jest to dobre. Odpowiadając też na twoje pytanie, naszą rekomendacją jest oczywiście oznaczanie wszystkich współprac. Jest to też rekomendacja IAB Polska, żeby takie współprace oznaczać. Co innego niestety jest kwestia niewystępująca oficjalnie na żadnej z platform ucinania zasięgów reklamowych. To jest już zupełnie kwestia inna, na inną dyskusję, na inne spotkanie, ale mam taką świadomość też, że to, co właśnie prezentuje Kuba i Marlena i te produkty, które my jako agencja również im przynosimy, są legitne, mówiąc tak w skrócie, i też ponosimy za to odpowiedzialność, że jeżeli pojawia się na nich profilu, to ma taki stempel legalności, stempel tego, że jest to dopuszczalne. My też sprawdzamy, czy są certyfikaty, niektórzy twórcy proszą o certyfikaty wszystkich produktów, że faktycznie to można reklamować, a też zdaje mi się, że widzowie wiedzą, że to jest wtedy reklama, bo też jest to tak eksponowane i w taki sposób jest prezentowane. Tutaj jeszcze powiem, że wiadomo, że nawet jeżeli nie ma oczekiwania oznaczenia, no to jakby klient wymaga tego, żeby produkt był pokazany w taki, a nie inny sposób. I wiadomo, ludzie jak po prostu znają się i oglądają, to będą wiedzieć, że chodzi o ten produkt w danym filmie po prostu. Okej, ostatnie pytanie będzie ode mnie, ale za chwilę. Chciałem podziękować za wasz panel, waszą prezentację, za podzielenie się własnym doświadczeniem. Wszystkie pytania, jeżeli macie, to tutaj już na zapleczu, bo musimy zwolnić salę dla następnego prelegenta. Marek, Magdalena, Marlena, Kuba, zapamiętałem, bardzo się cieszę, bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ostatnie pytanie jest ważne. Kuba, kiedy się wreszcie oświadczysz, Marlenie? No ona czeka na to. To jest bardzo częste pytanie. Ja tylko szybciutko przytoczę jedną historię. Ostatnio byliśmy na festiwalu u nas w rejonie przy Katowicach i podeszła do nas taka grupka dzieciaków. Między innymi była taka malutka dziewczynka tam. I na początku zrobiliśmy sobie zdjęcia, a potem się jakby rozstaliśmy na chwilę i potem nas ten brat z tą dziewczynką znalazł i mówi, ja przepraszam, Kuba, bo tutaj moja siostra ma do ciebie pytanie. A ja, no słucham cię. Kiedy się oświadczysz, Marlenie? I po prostu to jest pytanie, które pojawia się pod każdym filmem. Bardzo często nas ktoś pyta osobiście o nie,
A ja odpowiadam zawsze, że nie mogę powiedzieć, bo to musi być niespodzianka. Słuchaj, więc... ale trzeba zapraszać ich co roku i może, wiesz, któregoś roku na scenie się to wydarzy. Może następnym razem Marlena przyjdzie i będzie, tak wiecie, pokazywać pierścionek. Jeszcze dzisiaj gala twórców, także czekamy. Czekamy Kuba na ten stwierdził, moment. Że jak już nasz kontent będzie taki słaby, że będziemy podupadać, to wtedy wyjedzie z zaręczynami, żeby troszeczkę podbić widownię. Jasne, bardzo wam dziękujemy. Brawa dla Kuby i Marleny. Dziękujemy wszystkim.